Zapraszamy na występ w Dosku w Parku Sądeckim. Jest przed Państwem znowu 40 minut. Wiatr wieje, ale Tynowski ten wiatr rozwieje. Zespół Międzyrzecza z gminy Jasienica, który już od 35 lat prezentuje folklor ziemi żywieckiej, Śląska Cieszyńskiego, Podhala, Zakopanego i Moraw. Ten zespół zwiedził całą Europę. Kierownikiem tego zespołu jest Janusz Kobza i artystycznym szefem, w ogóle takim całym menedżerem, a choreografem jest również jego brat Wojciech Kobza. Więc już za chwilę przed Państwem ten zespół, potem jeszcze będzie duet. Specjalne piosenki dla Państwa wykonywał, specjalny duet, który do Was przyjechał aż z Poznania. Będzie to duet, proszę Państwa, Marianny Ćwonkały i Kosmy Kowalskiego. Później znowu wojowie tam na Błonach prezentują się w swoich bojach i na zakończenie zespół wokalny wystąpi Angelika i Paweł Jędrzejowcy. Tutaj miejscowi pracowników Badnika, taty, dzieci, więc będziemy im kibicować, dopingować, będziemy im posłuchać, pobawić się, jeszcze mogli tu potańczyć, jak jeszcze wcześniej mogli tańczyć z zespołami folklorystycznymi. Zespół jest już prawie że przygotowany i przed Państwem nasz specjalnie czekających, tak długo, bo było tyle bisów, jest Was, ale zaraz się rozgrzeje i Państwa również, zespół Tudowski. Ze mną wołają, hej ja, w Polsce dziecko moje, hej, to ze mną wołają, hej ja, w Polsce dziecko moje.
płackało, płackało drapetki, bluskają, a Miałocka przywiedły, kamie ludzie nie znają, a Miałocka przywiedły, kamie ludzie nie znają. Te gąsecki siodła, te wyskubały, sała, te wyskubały, i uwódź, ty nie Jasiu, nie uwódź, wyskubały, i uwódź, ty nie Jasiu, nie uwódź. Thank you.
lasagne. Jodę lasagne, prawdę nie chcę do łodziców. Jose pójdę studiować, tam kapik te dziewki są. Hej! Siwy mój konicek, hej, podkowkami rąbie w zielonej chodnicy. Thank you.
Dudowski gra, śpiewa, tańczy. Zobaczcie, ma wspaniałe układy choreograficzne. Zespół Dudowski, który do nas przyjechał z Międzyrzecza. A te piękne układy choreograficzne robi pan Wojciech Korza, panie Wojtku. Który to jest pan Wojtek? Prosimy do mikrofonu. Jak to się dzieje, że ma tak pięknie ten zespół? Popatrzcie, ile tu było układów. Przejść, no to coś niesamowitego. To był labirynt piruetu. Ja, proszę państwa, jestem z zawodu aktorem, miałem zajęcia w operze, wiem, co to choreografia. Naprawdę jestem pełen szacunku i podziwu, panie Wojtku. Dziękuję w imieniu widowni, proszę parę słów powiedzieć. Jak pan nauczył tych swoich koleżanki i kolegów takiego układu? Ja wszystkiego, co się nauczyłem, wszystko, co potrafię, to umiem od ojca, który tam stoi i gra na skrzypcach. Tatusiu, pokaż się tutaj. Zgłodziłeś takiego zdolnego syna. Grasz na skrzypcach, tak? Jak tata ma na imię? Janusz, brawa dla pana Janusza również. Przy okazji chciałbym przedstawić pana Janusza tutaj, Kasztelewicza, który siedzi i ogląda. Brawa dla pana Janusza, naszego gospodarza. Pan Janusza do góry! No i oczywiście kierownikiem artystycznym, szefem jest też pan Janusz właśnie Kobza, tak? Czyli o panu żeśmy mówili. A państwo podróżujecie po całym świecie, Europie. Jeszcze dalej podziwiamy i oglądamy zespół Dudowski. Na skraju pięknego gaju, a działo się to w maju, czy Żyka tak kusił los, żeby sprawdzić swój głos? Swym śpiewem i ćwierkaniem zwabił do krzewów panie. No a tam sikorki wiodły prym, tak zachwycone faktem tym, więc Czyżyk koncert swój przerwał, no i jedną sikorkę poderwał. A była to sikorka mała, w Czyżyku się zakochała. Wzajemnie Czyżyk wielbiciel pokochał sikorkę nad życie. Codziennie o poranku przynosił smaczne śniadanko i tak to sikorka mała szczęście Czyżykowi dała, a on nią zachwycony ćwierkał na różne strony. Ćwierkał w różnym kierunku, no bo był z innego gatunku. Więc nie gatunek, a ćwierkanie zachwyca przeważnie panie.
Proszę Państwa, tańczył, czarował i pięknie nam się zaprezentował zespół Dudowski. Bardzo się podobało, prawda? Państwo się nie rozgrzali? No to co się należy nas zespołom taki tak pięknie? Zobaczcie, jak oni grzeją. Oni są jak 2, 3, 4 kaloryfery na jedną osobę. Co się należy? Co usłyszałem? Coś takiego? Bis. Chcemy bisa? Tak jest. Szanowni Państwo, tak się to wszystko podobało, że my się... Słuchajcie, to specjalnie brawa, bo trzeba wybrać tutaj najstarszą osobę, no to chyba symbolicznie jest tata, ale tu jest najmłodsza osoba, która dzisiaj się prezentowała. Robiła papa, patrzcie, pierwsze kroczki, pokażę to. Brawa na niej! Jak to powiedzieć? Lena ma rękę. A kto jest twoim tatusiem? Pokaż. A, tatuś. Więc czym skorupka za mogu nasiągnie, prawda, tym na starość trąci. Więc dobrze, że my rodzice dbamy o pokolenie, zachowujemy folklor, zachowujemy klimat tu Urali Niskopiennych, ziemi sądeckiej, że możemy już od małości dzieci uczyć, a nie jak kolega dzisiaj Grzegorz Poloczek, co był, mówił, że dzieci tylko w komputerach, w telewizorach, na smartfonach, no tu jeszcze dzieci na szczęście dbają o przekazywanie swojej kultury. Panie tatusiu, co nam w takim razie na bis wykonacie? Na bis wykonamy Nowego Słowackiego. Nowego Słowackiego. A Państwo wiecie, oni jeżdżą po całym świecie, po całej Europie. Proszę nam, tato, jeszcze powiedzieć, gdzie wam się najlepiej do tej pory występowało? To poza Bartnikiem, czy tak, powiem szczerze, że wszędzie. Bo wszędzie są serdeczni ludzie, którzy lubią to, co robimy i to, jak się drzemy i to, jak wywijamy tymi nogami. U mnie rzeczby nas tak lubią, całą tą naszą dudoskową rodzinę. To cieszymy się, że tak podpubliczność. A teraz słuchamy zespołu Dudowski. Dziękujemy serdecznie panu Januszowi, no i panu Wojtkowi, że tak dba o swój siedzę taty. Dziękuję panie Wojciechu, dziękuję panie Januszu. To skromnie dziękuję panie Wojtku. Dziękuję wszystkim tutaj ogólnie na scenie i tutaj coś panie chciały nam przekazać. Prosimy bardzo.
za zaproszenie i bardzo byśmy prosili pana prezesa, pana Janusza Kasielewicza tutaj na scenę. Wierowianie i Dudoszki chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj pokazać swoją kulturę Śląska Cieszyńskiego i tutaj Dudoszków, to, że pan akurat, pan Janusz widział, nas pan Janusz akurat nie widział, no ale myślę, że powiedzą, ale też, słyszał, ale słyszał, że też coś żeśmy tutaj dali, cieszymy się bardzo, myśmy po prostu próbowali, już byliśmy tutaj w jesieni, mieliśmy taką serdeczną przyjemność i taką przyjemność od pana prezesa, od pana Janusza, że nas nawet poprowadzał po tych swoich włościach, pokazał nam wszystko, także jesteśmy bardzo wdzięczni. Miodem dzisiaj, też poczęstował. Miodem też nas poczęstował. Dzisiaj dziękujemy jeszcze raz za to, że jesteśmy zaproszeni. W imieniu zespołu Bierowian i Dudowski chcieliśmy po prostu przekazać na ręce pana Janusza taki kołocz Śląska Cieszyńskiego, gdzie to u nas właśnie w Bierach jest wypiekany taki. Bardzo proszę poczęstować. Myśmy tutaj nakupili sobie miodu, nie wiem, czy damy radę go wywieźć, a tutaj proszę poczęstować naszym kołoczem. A tutaj oddaję głos następnej. A ten aniołek, żeby panu służył jak najdłużej i opiekował się dalszą pracą. Się aniołek jest, proszę państwa, drewniany, autentyczne drewno, rzeźbiony, malowany. I pan prezes Paryski. Szanowni państwo, jestem bardzo zaskoczony, nie spodziewałem się, bo ja do tej pory przy Wisiacie działałem tam bardziej przy konferencji. Program to tutaj pan Wiesiek i inni, także jestem zaskoczony. Ja tutaj dłuższy czas obejrzałem, jestem pod wrażeniem, że może tak, jak się wam chce, że to tak robicie, każda z osób tańczących, to nie było przymusu, tylko dla was to jest radość, ja odbieram, że radość tańczenia. Ja się tak zastanawiam po tych wszystkich wygibasach, to ile wy musicie godzin dochodzić? Czy to wystarczy nocka? Czy to jest tydzień od występu do występu? Panie prezesie, po tych towarach i wiatrze, którą dzisiaj kupili, jeszcze i nocka pracownika czeka. Panu przemienię. Także jestem pod wrażeniem, jeszcze raz, że wam się chce, że tańczycie, bo to nie tylko występy, to są próby. To są spotkania, no ale jak przy okazji zwiedzacie świat, Europę i Polskę, to też jest za to w pewnym sensie jakaś tam nagroda. Także że to, że to są trzy pokolenia, tu widzę na scenie. A twój narzeczony jak ma na imię? Nie wiem. Wiesz jak odpowiedzieć? Mam ich kilku i nie wiem, którego wybrać. Następnym razem, dobra? A ile masz wiosenek, ile lat? 6-latek, no. Skończyłam 6-latek, no. I dużo chodzisz na próby i tak też z nimi, tak? No dobrze, no to przyjedziesz jeszcze do nas w następne lata. A gdzie mamusia jest? Pokaż, gdzie mamusia. A czego mamusia nie tańczy? Nie. Dobrze, jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję, że coś takiego jest, że kontynuujecie, że kultywujecie, że się wam chce, że tańczycie, że dajecie radość innym, że możemy popatrzeć, jak to wygląda na kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów od nas. Dziękuję bardzo. A tu to proszę przytrzymać, a ja tego ten zwiepek muszę pokazać tutaj. Ja myślałem, że to pizza leży na jakiego zespołu, a to kołacz, proszę państwa. Gdzie jest ten? Ale jak smakuje, to nie jest. To pan mi przekaże swoim. Tak jest, bardzo dziękuję. Thank you.
tej Bartnika budzie, jak się uda.